dlatego że na moją prośbę kierownik badań archeologicznych z tego roku, czyli nasz pracownik, kolega Adam Górecki, gdzie jesteś, ale Adam Górecki jest już przygotowany, pozwolił sobie na zrobienie prezentacji i teraz poproszę go o krótkie omówienie, może bardziej komunikat niż referat, komunikat dotyczący tego, co w tym roku badaliśmy i co nam się udało znaleźć, a myślę, że będzie miał tutaj bardzo wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia, bo one trochę też korespondują między innymi z tym, co, o czym mówił przed chwilą pan profesor Kwiatkowski, ponieważ no, już możemy na podstawie tych no, 7 sezonów badań archeologicznych, na podstawie nagromadzenia pewnego materiału zabytkowego w danych obszarach, sądzę, że będziemy mogli w najbliższym czasie stawiać pewne hipotezy, albo nawet te hipotezy w jakiś sposób udowodnić. Także Adamie, zapraszam Cię bardzo serdecznie, prosimy. Witam serdecznie. Tak jak zapowiedział Pan Dyrektor, przypadło mi dzisiaj w udziale przedstawienie i krótkie podsumowanie tegorocznego 7. już sezonu badań archeologicznych Pól Grunwaldzkich. Przypomnę tylko, że badania te w swojej współczesnej formie zapoczątkowane zostały w 2014 roku we współpracy z duńskim stowarzyszeniem eksploracyjnym HARIA. Prowadzone są co roku. W tej chwili to jest obszar przebadany w latach 2014-2019. Jest to około 500 hektarów terenu. Badania te prowadzimy metodą powierzchniową, chociaż oczywiście nie wykluczamy też ewentualnego założenia wykopów sondażowych w przyszłości. Na razie trzymamy się tak naprawdę tej metody powierzchniowej. Naszym głównym narzędziem pracy jest wykrywacz metali. Oczywiście też wspieramy się czasem georadarem. I dzięki tym badaniom pozyskujemy cały czas artefakty, które spokojnie możemy łączyć z okresem późnego średniowiecza, z bitwą pod Grunwaldem. Są to artefakty o charakterze militarnym, które pozwolą nam zawęzić właśnie ten obszar pobojowiska i pozwolą nam na pewne sprecyzowanie tego, gdzie to miało miejsce. Tu jest właśnie zdjęcie przedstawiające mniej więcej jak to wygląda. Do dzisiaj współpracujemy ze stowarzyszeniami eksploracyjnymi oraz z wolontariuszami, z indywidualnymi poszukiwaczami, którzy dysponują własnym sprzętem i dzięki ich pomocy przeszukujemy wybrane na dany rok działki. Pozyskane artefakty oczywiście są namierzane za pomocą GPS-a. Te koordynaty pozwalają nam nanieść te znaleziska na mapę. Jesteśmy obecnie właśnie na etapie tworzenia takiej interaktywnej mapy ze znaleziskami z Pól Grunwaldzkich. No i tutaj właśnie tak jak mój przedmówca, profesor Kwiatkowski, mówił o tych różnych koncepcjach bitwy, no myślę, że mogę już spokojnie powiedzieć, że z tego, co znaleźliśmy, tak, z tych lokalizacji, wypisz, wymaluj, wynika, że powinniśmy sugerować się tutaj koncepcją profesora Svena Ekdala, ponieważ właśnie to pobojowisko przesuwa nam się od kaplicy pobitewnej w stronę drogi Grunwald-Łodwigową. W tym roku postawiliśmy sobie za jeden z celów badań ustalenie ewentualnej drogi ucieczki wojsk krzyżackich spod Grunwaldu. Tak jak pisze Jan Długosz w swoich kronikach, wojska krzyżackie rozbite już po bitwie uciekały, kierując się w stronę jakiegoś obszaru podmokłego, jakiś bagien, mokradeł. Część z nich potopiła się w jakimś stawie oddalonym 2 mile od pobojowiska. Profesor Stefan Kuczyński w swoich pracach sugerował, że mogły być to jakieś tereny podmokłe w okolicach Zybłutowa. Jednak prace przeprowadzone w poprzednich sezonach w tym rejonie tak naprawdę wykluczały nam jakąś aktywność militarną na tamtym obszarze. Więc postanowiliśmy w tym roku
zbadać tereny w pasie na północ od drogi Stenpark-Grunwald. Wybraliśmy sobie akurat działki tutaj na północny zachód od wsi Stenpark w kierunku Frygnowa. Co tutaj, jakie wyniki na tych terenach uzyskaliśmy? Tak naprawdę tutaj bliżej Frygnowa, mniej więcej w tym rejonie, udało nam się znaleźć bodziec gwiaździsty, tak, gwiazdkę od Ostrogi. Natomiast nieco bliżej pomiędzy Stenparkiem a Frygnowem, gdzieś tu w tych okolicach, grot Bełtu Kuszy. Co nam z tego tak naprawdę wynika? Ano to, że rzeczywiście takie drobne znaleziska świadczą o tym, że coś rzeczywiście w tamtym kierunku się zadziało. Natomiast jest tego trochę za mało, żeby na tej podstawie stwierdzić, że był to główny kierunek ucieczki wojsk krzyżackich spod Grunwaldu. Należy jednak też zwrócić uwagę na ten fakt, że o ile w przypadku samej bitwy pod Grunwaldem, pobojowiska, no mamy tutaj starcia na dosyć bardziej ograniczonym obszarze, tak, mamy większe skupiska, większą intensywność tych działań zbrojnych, o tyle ucieczka, no to jest chaos, brak porządku, brak organizacji tych jednostek wojskowych. Są to pojedyncze starcia rozsiane na dosyć rozległym obszarze, więc istnieje prawdopodobieństwo, że ta ucieczka wojsk krzyżackich może nam się nie zaznaczyć tak naprawdę w jakiś sposób uchwytny archeologicznie w postaci jakichś konkretnych znalezisk, w postaci ich nagromadzenia. Tu jest właśnie wspomniana gwiazdka od Ostrogi, którą znaleźliśmy bliżej Frygnowa. Oczywiście przeszukiwaliśmy też pola między Grunwaldem a Łodwigowem i tak jak też była mowa wcześniej o tym, niektóre działki przeszukujemy nawet po kilka razy, ponieważ w każdym kolejnym sezonie po ich którymś z kolei przeoraniu cały czas pojawiają się tam kolejne nowe znaleziska, które łączą nam to miejsce z polem bitwy pod Grunwaldem. Tutaj akurat, tutaj mamy kaplicę pobitewną, tutaj mamy drogę Grunwald-Łodwigowo i tak naprawdę, tak, zresztą badania w tym roku nam to potwierdzają, że gdzieś już w tym rejonie następuje przerzedzenie znalezisk średniowiecznych, militarnych. To świadczy o tym, że gdzieś tutaj należałoby domknąć, powiedzmy, szukać jakiegoś tam skrajnego rejonu tych działań operacyjnych. Jeżeli patrzymy od strony krzyżackiej, to ich lewego skrzydła. Bardzo dużo znalezisk też, szczególnie grotów, wychodzi gdzieś w tym rejonie. No i tak właśnie gdzieś w tym pasie możemy dopatrywać się jakiegoś ewentualnego miejsca toczenia intensywnych działań zbrojnych. Oczywiście spora część znalezisk też koncentruje się wokół kaplicy pobitewnej, którą moglibyśmy łączyć z lokalizacją obozu krzyżackiego i intensywnymi, brutalnymi walkami, jakie towarzyszyły zdobywaniu tego obozu przez wojska Unii Jagiellońskiej. W wyniku tegorocznych badań pozyskaliśmy zbiór artefaktów liczący 102 pozycje inwentarzowe, z czego blisko połowę możemy łączyć z okresem późnego średniowiecza i z bitwą pod Grunwaldem. Głównie oczywiście są to groty od bełtów oraz strzał. Jest to 39 pozycji inwentarzowych. Ale oczywiście czasem trafiają nam się nieco bardziej spektakularne znaleziska, jakim były na przykład te dwa topory. To jest w ogóle świetna sprawa, ponieważ są one w bardzo dobrym stanie zachowania. Tutaj uchowały się nawet resztki drewna z drzewców oraz kliny, którymi te drzewce były mocowane, zabijane.
Znaleźliśmy też fragment późnośredniowiecznego kordu z zachowanym w pełni esowatym jecem w esowatym kształcie, fragmentem trzpienia rękojeści oraz kawałkiem głowni. Niestety nie mam dokładniejszego zdjęcia, ponieważ część z tych artefaktów poszła od razu bezpośrednio do konserwacji. Tutaj jeszcze na koniec kilka zdjęć znalezisk. Oczywiście, tak jak wspominałem, są to głównie groty różnego rodzaju. Także oczywiście numizmaty, tak, to może tego nie widać za dobrze na tym zdjęciu. To jest akurat moneta krzyżacka z tarczą zakonu krzyżackiego tutaj po tej stronie. No oczywiście no nie chodzi o to tutaj, żebym pokazywał zdjęcie każdego grotu z osobna, tak? Faktem jest, że cały czas pola grunwaldzkie nie powiedziały swojego ostatniego słowa i warto tam kontynuować badania, ponieważ to z jednej strony pozwala nam jakoś odnieść się do ustaleń historyków i uściślić zasięg pola bitwy. Natomiast z drugiej oczywiście też dostarcza bogatego zbioru oryginalnych, tych militarnych artefaktów średniowiecznych, które będą miały wartość edukacyjną na wystawie muzealnej. Także jeśli chodzi o ten sezon badań, to byłoby tak naprawdę wszystko. Dziękuję za uwagę.